No, myślę, że to nie do końca tak musi być. Ja mam nadzieję, że jest to tylko przerwa, bo filmy Kieślowskiego bardzo lubię. Dziękuję bardzo i zapraszamy Państwa do obejrzenia spotkania Krzysztofa Kieślowskiego z Wimem Wendersem, które odbyło się w Berlinie. Przedziały. Christoph hat heute korrigiert, Wunschkonzert. Ein gutes Verhältnis zwischen Polizei und Bürger ist gerade aus menschlicher Sicht so bedeutend, weil es letzten Endes ja Menschen sind, Menschen wie du und ich. Durch die Provokationen der Demonstrierenden, Studenten, Schüler und Jugendlichen sieht sich die Polizei in die Rolle eines Prellbocks zwischen Jugend und Establishment und eines Prügelknaben der Politik gedrängt. Eine der wesentlichen Erfahrungen im Umgang der Polizei mit demonstrierenden Studenten ist die Feststellung, dass es den Demonstranten darauf ankommt, die Polizei zum scharfen Einsatz zu provozieren. Am zuschlagenden Polizeibeamten soll dann die Fragwürdigkeit des Establishments exemplifiziert werden. Znaczy, jest różnica pomiędzy tymi filmami dosyć zasadnicza. Myślę, że ona się bierze z lat jednak. Es gibt einen grundlegenden Unterschied in diesem Film und zwar die Ursache dafür sind die Jahre. Mianowicie, ja ten film robiłem w latach 64-67. Ich habe diesen Film in den Jahren 64 bis 67 gemacht. A ty w 68 zacząłeś policję. Und du hast 68 mit der Polizei angefangen. I to jest różnica czasów i różnica, właściwie różnica świata. Und es ist ein Unterschied in der Zeit und auch ein Unterschied der Welten. Mhm. Ja jestem jeszcze w czasie przed 68 rokiem, który zresztą dla mnie znaczy co innego niż dla ciebie. Ich bin noch in der Zeit vor 68, das übrigens für mich eine andere Bedeutung hat als für dich. A ty jesteś już po 68 roku i to jest naprawdę taka różnica jak przed murem i po murze. Und du kommst nach 68 und das ist wirklich so ein Unterschied schon wie vor der Mauer und nach der Mauer. Nie wiem, czy lubicie, jak wam murze przypominać, ale w każdym razie taka jest różnica. Ich weiß nicht, ob ihr es gerne habt, wenn man euch an die Mauer erinnert, aber so ist der Unterschied jedenfalls. Nie lubicie? Mögt ihr es nicht. Ja, ich war damals... Wtedy. 68 hatten wir in München, glaube ich, so wie unsere Studienkollegen in Berlin, unsere Hochschule besetzt. Für ein Jahr lang. Und hatten sozusagen die Produktionsmittel übernommen. I przejęliśmy środki produkcji.
No, troszkę to widać w tych jazdach długich. Man sieht das ein bisschen an den langen Fahrten. Ganz unabhängig von der politischen Realität von 68, niezależnie od politycznej rzeczywistości roku 68, hatte ich eine große Schwierigkeit beim Drehen, nämlich eigentlich zwei. Miałem duży kłopot przy zdjęciach, właściwie dwa kłopoty. Meine erste Schwierigkeit war, cut zu sagen. Pierwszy kłopot polegał na wypowiedzeniu słowa cut. Und ich dachte, eigentlich ist das Einfachste, man wartet immer, bis der Film aus ist. I myślałem, właściwie to jest tak, że trzeba czekać, aż film się skończy. Weil es könnte immer noch was Interessantes passieren. Gdyż ciągle mogłoby się właściwie coś ciekawego wydarzyć. Und wenn es dann einmal belichtet war und am Schneidetisch... I kiedy już materiał był naświetlony i leżał na stole montażowym... Habe ich auch gedacht, es kann immer noch was passieren. Też ciągle, jeszcze myślałem, że ciągle się jeszcze coś może zdarzyć. Und eigentlich existiert es, es ist eigentlich schade, es wegzuschmeißen. I właściwie, jeżeli to już istnieje, to szkoda to wyrzucić. Deswegen habe ich eigentlich immer alles benutzt. Stąd też wszystko właściwie zawsze używałem. Nicht eins zu eins, ganz sparsam. Jeden do jednego, bardzo oszczędnie. Zostało coś z tamtego świata, czego właściwie już nie ma dzisiaj. Es ist etwas von jener Welt geblieben, was es heute eigentlich nicht mehr gibt. Już nie o to chodzi, że nie robi się tak filmów, to nie jest ważne. Es geht nicht mal darum, dass man heute die Filme nicht mehr so macht. Ale nie ma nawet już tej muzyki. Aber diese Musik gibt zum Beispiel nicht mehr. Nie ma już tych samochodów. Und die Autos. I nie ma już nawet, takich sytuacji właściwie. Es gibt eigentlich nicht mal mehr solche Situationen. Już dzisiaj nie ma takich sytuacji. Heute gibt es keine solchen Situationen mehr. Das ist irgendwo verschwunden. A zostało na taśmie filmowej. To jest jedna z rzeczy, które lubię w kinie. Und es ist auf dem Filmband geblieben und es ist eine der Dinge, die ich im Kino mag. Że coś zostaje. Dass etwas bleibt. Bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat. Nie wiem, dlaczego ci się to podoba. Ich weiß nicht, warum gefällt dir das? Znalazłeś kiedyś coś, co naprawdę chcesz znaleźć? Hast du jemals etwas gefunden, was du wirklich finden wolltest? Nee, ich hab da immer umgekehrt gemacht. Ich hab... Robiłem to zawsze odwrotnie. Ich fahr rum und denk... Jeżdżę sobie i... Diese Straße, da könnte was passieren. I myślę sobie, że na tej ulicy mogłoby się coś zdarzyć. Oder... Diese Wüste hier, das schreit nach irgendeiner Geschichte. Aber albo, że ta pustynia po prostu krzyczy i wymaga tego, żeby zrobić jakąś historię. Nie? Oder manchmal auch, wenn man nur die Stadt fährt, dann sieht irgendein Fenster und da sieht man dann jemand vorbeigehen, dann plötzlich ist eine ganze Geschichte da. A czasami, jak przyjeżdża przez miasto, widać jakieś okno, przechodzącą postać i nagle powstaje z tego jakby cała historia. Zurück in zwei Stunden.
myśmy w naszych krajach rzeczywiście w latach 60. czy 70. mieli pewne znaczenie. Und zwar, dass wir in unseren Ländern in den 60er und 70er Jahren eine gewisse Bedeutung hatten. Przynajmniej tak na pewno było w Polsce. Zumindest war es auf jeden Fall in Polen so. I pamiętam, że kiedy w tych latach jeździłem troszkę już po świecie. Und ich erinnere mich daran, als ich in diesen Jahren schon ein bisschen durch die Welt fuhr. I spotykałem moich kolegów reżyserów na zachodzie. Und meine Kollegen Regisseure im Westen traf. To właśnie oni mi zawsze zazdrościli. Haben die mich immer eigentlich beneidet. Chociaż to ja miałem cenzurę. Obwohl ich die Zensur hatte. Chociaż to ja miałem niepuszczane filmy. Und meine Filme nicht gezeigt wurden. A oni nie. Und der to nicht. Jednak mi zazdrościli. Und doch haben sie mich beneidet. Czego mi to nie zazdrościli? Tego, że miałem, że rzeczywiście myśmy mieli jako, jak, jako reżyserzy, jako filmowcy pewien wpływ na bieg wydarzeń, pewien wpływ na poczucie, jaki jest świat. Und wahrscheinlich darum, dass wir als Regisseure einen bestimmten Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse hatten, auf dieses Gefühl dessen, was die Welt eigentlich ist. I właśnie już wtedy pamiętam, nawet nie wiem, czy myśmy kiedyś o tym nie rozmawiali. Mi się wydaje, że myśmy kiedyś o tym rozmawiali. Ich weiß nicht mehr, ob wir schon darüber gesprochen haben. Ich glaube, wir haben schon einmal darüber gesprochen. Że mianowicie cenzura polityczna właściwie była czymś dużo bardziej wygodnym dla nas niż cenzura finansowa dla was. Dass die politische Zensur für uns etwas viel bequemeres war als für euch die finanzielle Zensur. Ponieważ my pokonując naszą cenzurę widzieliśmy jakiś sens tego. Weil als wenn wir unsere Zensur versuchten zu besiegen, dann sahen wir irgendeinen Sinn darin. A wyście wobec waszej cenzury finansowej, ekonomicznej byli właściwie bezradni. Und ihr wart eigentlich ratlos gegenüber eurer finanziellen ekonomischen Zensur. Prawa w sądzie, bo myśmy w ogóle pani odmówili rentę, pani odwołała się do sądu. Sąd pani przyznał rentę, a myśmy się nie zgodzili z wyrokiem sądu i odwołaliśmy się do Trybunału Ubezpieczeń Społecznych. Trybunał zmienił decyzję sądu i wstrzymano wypłatę renty. Ich habe die Rente zu erkannt, ich habe sie doch nicht bekommen. Co pani robiła na przestrzeni całego życia? 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 Es gibt natürlich noch eine ganz andere Art von Zensur und das ist natürlich die Ukrainische Radio Zensur. Eine, die du aus deinem Land bestimmt nicht so kennst. Jest to cenzura, której z twojego kraju pewnie tak nie znasz. Weil ich glaube schon, dass eure Filme auf eine Art eine existenzielle Notwendigkeit für ein polnisches Publikum waren. Gdyż myślę, że wasze filmy były jakby pewną koniecznością egzystencjalną dla waszej publiczności. Und die Zensur, die es bei uns gab, ist vielleicht nicht so sehr eine finanzielle, zumindest in den 70er, 80er Jahren. A cenzura, którą myśmy mieli, nie była przynajmniej w 70-tych latach, 80-tych taką cenzurą stricte finansową. Die Zensur war vielleicht viel mehr eine des nicht sehens und nicht wahrnehmens. Była to raczej cenzura niewidzenia i nieprzyjmowania do wiadomości. Also in Deutschland war, glaube ich, Film nie was für irgendjemand besonders Wichtiges. W Niemczech Film, zdaje się, nigdy nie był czymś ważnym dla kogokolwiek. Es liegt, glaube ich, daran, dass in vielleicht, da sollte ich da nicht mit für die DDR sprechen, das war, glaube ich, anders. Może nie powinienem tutaj mówić za w imieniu NRD, tam to wyglądało inaczej. Aber es gab dieses ganz gebrochene Verhältnis zu den Geschichten aus diesem Land. Ale istniał właśnie ten taki dziwny stosunek do historii właśnie z tego kraju. Und den Hunger nach den anderen Bildern. I głodu innych obrazów. Und ich weiß nicht, ob es diesen Hunger, ich meine, ich bin halt mit amerikanischen Filmen aufgewachsen, weil es ja echt nichts anderes gab. Ja, wychowywałem się na amerykańskich filmach, bo nic naprawdę innego nie było. Und habe dann angefangen als Filmemacher Filme für ein Publikum zu machen, was und das, da war ich ja nicht alleine mit dem Rainer Werner oder dem Herzog,
Wir haben für ein Publikum Filme gemacht, was unsere Filme nicht brauchte. Robiliśmy filmy, tak samo Fassbender czy Herzog, dla publiczności, która tych filmów nie potrzebowała. No chyba nie możecie narzekać na reakcje na wasze pierwsze filmy w Niemczech, czy narzekacie? Ihr könnt wohl nicht wegen den Reaktionen auf eure erste Filme in Deutschland klagen, oder? Könnt ihr da klagen? Doch schon, das hat ja niemand gesehen. Nicht dich nie oglądam. Das ist ja nur nach dem, also zumindest die ganzen 70er Jahre lang, nachdem es in New York oder in Paris gesehen worden ist, dass dann auch hier ein paar Leute gekommen sind. Aber so verschwindend geringe Mengen. W latach 70. to prawda, po pokazach w Nowym Jorku czy Paryżu parę osób przyszło na seanse, ale była to znikoma ilość widzów. Der deutsche Film war ganz lange, lange Zeit lang ein reines Phänomen ausländischer Presse. Niemiecki film był przez długi czas czystym fenomenem prasy zagranicznej. Wiesz, ja w ogóle tak generalnie biorąc, myślę, że naprawdę nie jest ważne, gdzie stawiamy kamerę. Generell gesagt, glaube ich, dass es überhaupt nicht wichtig ist, wo wir die Kamera hinstellen. Możemy ją postawić tu albo tam. Wir können sie hier oder dort hinstellen. Możemy ją postawić w Japonii, na Antarktyce, wszystko jedno. Wir können sie in Japan oder in der Antarktis hinstellen, ist ganz gleich. Istotne jest, po co ją stawiamy. Wichtig ist, wozu wir sie hinstellen. Ale jak mówię o tym, że jesteś Niemcem, że jesteś niemieckim reżyserem, to mam na myśli, że wiesz, dlaczego stawiasz kamerę, dlatego, bo jesteś taki, jaki jesteś. Aber wenn ich davon spreche, dass du ein Deutscher bist, ein deutscher Regisseur, dann heißt das, dass du weißt, warum du die Kamera dorthin stellst, weil du eben so bist, wie du bist. A jesteś, jaki jesteś, dlatego, bo tu urosłeś, tu się wychowałeś i mam na myśli to, że nic innego nie ma, żadnej innej siły, żadnej innej wiedzy, żadnej innej mądrości nie masz jak tą, którą masz w sobie. Und du bist eben, wie du bist, weil du hier aufgewachsen bist. Du hast keine andere Kraft, keine andere Weisheit in dir, als das, was du in dir hast. Pojechałeś do Ameryki, ale zrobiłeś europejski film. Du bist nach Amerika gefahren, hast aber einen europäischen Film gemacht. No właśnie. No właśnie. No właśnie. Stimmt das, dass du der bist, der mit der Kuh da am Schluss herfährt? Czy to prawda, że to jesteś ty na tym rowerze z krową z tyłu? Nikt nie mógł tego zagrać, rozumiesz? Niemand konnte das so spielen, weißt du? Jechać na rowerze. Auf dem Fahrrad fahren. Prowadzić krowę. Die Kuh noch an den Strick führen. I trzymać radio przy uchu. Und das Radio am Ohr zu halten ist ziemlich schwierig. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy.